Lisowskich pochodził z Prus Królewskich ze wsi Lisowo na terenie ówczesnego województwa chełmińskiego. Członkowie rodziny pełnili mniej znaczące funkcje urzędnicze, nie dostępowali znacznych stanowisk. Nasz główny bohater, Aleksander Józef Lisowski, przyszedł na świat prawdopodobnie w 1580 roku. Prawdopodobnie, ponieważ nie ma co do tego pewności. Mało wiadomo o jego wczesnych latach życia. Na kartach historii Lisowski pojawia się dopiero w związku z wydarzeniami na terenach Mołdawii, Siedmiogrodu oraz Wołowszczyzny na przełomie XVI i XVII wieku. Aleksander Józef walczył pod sztandarami hospodara Michała I Walecznego, jednak gdy doszło do konfliktu z Rzeczpospolitą, zmienił front i dołączył do wojsk hetmana Jana Zamoyskiego. W międzyczasie Lisowski został oddelegowany do Infran, by walczyć pod Janem Karolem Chodkiewiczem, gdzie tlił się nowy konflikt ze Szwecją. Brał wówczas czynny udział w największych wiktoriach tego hetmana. Jednak tutaj dała sobie znać awanturnicza natura, która miała już na zawsze stać się znakiem rozpoznawczym Lisowskiego, jego współtowarzyszy oraz ich sukcesorów. Część chorągwi, które odnosiły znakomite sukcesy nad Skandynawami, nie otrzymywały żołdu. Zawiązana więc została konfederacja, która wypowiedziała posłuszeństwa. Jednak nie to było najgorsze. Oddziały włóczące się luzem po terenach Rzeczpospolitej napadały na niewinnych ludzi, grabiąc ich i mordując. Żołnierze chcieli w ten sposób powetować sobie niespełnione zobowiązania koronnego skarbu dobytkiem cywili. Z pewnością wśród niesławnych buntowników największą aktywnością miał cieszyć się właśnie Lisowski. To jego właśnie Chodkiewicz miał oskarżać najmocniej o haniebne czyny, domagając się od króla jego śmierci oraz infamii. Umierałem z żalu, słysząc płacz, narzekanie i skwierk zewsząd dochodzący, pisał hetman litewski. Aleksander Józef Lisowski za swe postępowanie został skazany w 1605 roku na banicję. Jednak niewydolny system Rzeczpospolitej nigdy tak naprawdę nie wdrożył wyroku w życie. W 1606 roku przystąpił do rokoszu zebrzydowskiego, wymierzonego w króla Zygmunta III Wazę, lecz nie odegrał w nim większej roli. Wtedy Lisowski postanowił szukać szczęścia na wschodzie, w kraju, gdzie panował nieporównywalnie większy chaos niż w Rzeczpospolitej. I tym rajem dla awanturników była wówczas Moskwa. Okres Wielkiej Smuty jest jedną z najczarniejszych kart w historii Rosji. Kraj pogrążony był w zamęcie w wyniku nieobliczalnej polityki cara Iwana Groźnego, który wprowadzając terror doprowadził do kryzysu społecznego i politycznego. Swoje zrobiły też liczne konflikty wewnętrzne oraz wojny. Kolejni carowie, Fiodor, syn Iwana Groźnego oraz jego następca Borys Godunow nie panowali nad sytuacją. Gwoździem do trumny był potężny nieurodzaj w 1601 roku, w wyniku którego doszło do ogromnego głodu oraz powstań ludowych. W międzyczasie najmłodszego syna Iwana Groźnego, Dymitra, z rozkazu Godunowa wysłano z matką do Uglicza, gdzie miał zginąć w niejasnych okolicznościach. Jednak już niedługo kraj obiegła historia o cudownym ocaleniu chłopca. Miał być rzekomo ostrzeżony przez niemieckiego lekarza, skrył się, a zamachowcy dokonali morderstwa na innym dziecku. Rzekomy Dymitr pojawił się w Rzeczpospolitej na dworze kniazia Adama Wiśniowieckiego w Brachimiu.
Jednak prawdopodobnie młodzieniec był zbiegłym mnichem Grigoriem Otrepiewem. Wiśniowieccy wdali się w awanturę z carem, co spowodowało walki na granicy. Oficjalnie Rzeczpospolita nie popierała działań uzurpatora, wręcz stanowczo sprzeciwiała się jemu. Lecz król Zygmunt III Waza po cichu sprzyjał Łże Dmitrowi w jego działaniach. Ten oto w 1604 roku przekroczył granicę Rzeczpospolitej z Moskwą, wsparty przez prywatne pułki magnackie, kozaków oraz wszystkich tych, którzy roili sobie poprawienie swojego dobrobytu poprzez wojaczkę. Pomimo klęsk na polu bitwy, Łże Dmitr dopiął swego, lecz sprzyjało jemu ogromne szczęście. 23 kwietnia 1605 roku zmarł car Borys Godunow, a następca tronu, jego syn Fiodor, został obalony i zamordowany. 30 czerwca Dmitr wkroczył do Moskwy, a 31 lipca został koronowany na cara. Niecały rok trwały jednak rządy uzurpatora. 27 maja 1606 roku w wyniku spisku bojarstwa Dmitr I został zabity wraz z większością towarzyszących mu cudzoziemców. Dwa dni po tych wydarzeniach carem obwołany został Wasyl Szujski, jednak jego pozycja była niestabilna, tak jak i w dalszym ciągu sytuacja w państwie. Wkrótce na horyzoncie pojawił się kolejny, cudownie uratowany Dmitr, syn Iwana Groźnego. W 1607 roku osoba znana jako Dmitr II Samozwaniec ujawniła się w Starodubie. Tym razem rzekomy następca tronu wkroczył do państwa moskiewskiego z armią w sile 3000 zbrojnych. W czasie swego pochodu przez ziemię moskiewską dołączali do niego coraz to nowi ludzie. Głównie awanturnicy, ludzie zdezorientowani ogólną sytuacją w kraju, ale też przeciwnicy obecnego cara Szujskiego. Przyłączył się do niego również i nasz bohater, Aleksander Józef Lisowski ze swoimi ludźmi, których Rzeczpospolita wolała wypchnąć ze swych ziem, by nie wyrządzali już więcej szkód. Chciano, by swoje żądze łupierskie zaspokajali raczej we wrogim kraju niż kosztem współziomków. Jego oddział nie brał udziału w głównym uderzeniu na Moskwę, lecz został skierowany na ziemię riazańską. Pod pretekstem wsparcia prawowitego następcy tronu oddziały Lisowskiego siały spustoszenie nie mniejsze niż owego czasu we własnej ojczyźnie, rekompensując sobie braki jakichkolwiek wypłat. Wsie i miasteczka stanęły w ogniu, a ludność miejscowa była wymordowywana co do jednego. Krwawy rajd doszedł aż do w okolice Astrachania. Tam jednak szczęście opuściło Lisowczyków i podczas starcia stracili swoje tabory, co spowodowało powrót do cara Dmitra II. Jednak król Zygmunt III Waza miał dość pojawiających się co chwila, jak króliki z kapelusza, kolejnych Dmitrów. Warto podkreślić, iż było ich dużo więcej niż dwaj opisani wcześniej. Postanowił formalnie wkroczyć na terytorium Moskwy z wojskami Rzeczpospolitej i samemu przejąć władzę w upadającym państwie. Początkowo planem monarchy było osadzenie na tronie swego syna Władysława. Głosił hasła obrony ziemi ruskiej i wiary prawosławnej.
Na początku polskie oddziały stacjonujące na ziemi moskiewskiej w imieniu uzurpatora nie były przychylne interwencji króla. Lecz po czasie część z nich dołączyła do władcy, a pośród nich był właśnie Aleksander Józef Lisowski. Bez polskiej protekcji Dymitr II został prędko zgładzony przez zamachowca. W życiu Lisowskiego nastąpił przełom. W 1611 roku Sejm zdjął z niego banicję, przywrócono go do łask i przyjęto ponownie do służby. Dołączywszy do oddziału Chodkiewicza, miał za zadanie ze swoimi ludźmi przeprowadzać akcje dywersyjne na tyłach wroga. Początkowo Chodkiewicz wydał list do oddziału Lisowskiego, wskazując, że na żołd nie mają co liczyć. Więc to, co uzyskają w czasie plądrowania ziem wroga, będzie ich zapłatą. Wówczas to oddział Lisowczyków, liczący 1000 żołnierzy, rozpoczął bezkarne grabieże, na które w końcu uzyskał pozwolenie swoich przełożonych. Możliwość wzbogacenia się kosztem bezbronnej moskiewskiej ludności powodował, że stan posiadania Lisowczyków wciąż się powiększał. Nadciągało do nich spore grono Polaków, Litwinów, Kozaków oraz Tatarów. Byli tam również i moskiewscy awanturnicy. To, co łączyło to międzynarodowe towarzystwo, to określone ramy moralne, a tak po prawdzie ich brak. Lisowczycy kontynuowali swoje działania nawet wtedy, gdy w 1612 roku Moskwa została odbita z rąk polskiej załogi, a sprawa podporządkowania państwa moskiewskiego praktycznie już przepadła. Oddział Aleksandra Józefa był szybki, niczym błyskawica, zdecydowanie nieuchwytny dla innych armii. Z tego powodu wsparcie atakowanym wsiom i miasteczkom z reguły nie mogło dotrzeć na czas. Prowadzili typową wojnę podjazdową. Nie byli obciążeni wozami, co pozwalało im przemieszczać się z dużą prędkością. Brak taboru rekompensowali zapatrując się m.in. w żywność na terytorium, w którym w danym czasie działali. W 1615 roku Lisowski, działając pod Janem Karolem Chodkiewiczem, wydał uniwersał wzywający swawolne kupy ludzi bez służby, będących z państw Jego Królewskiej Mości Wielkiego Księstwa Litewskiego, do przyłączenia się do niego i wyruszenia na terytorium moskiewskie. Służba w oddziałach Aleksandra Józefa wydawała się na tyle atrakcyjna, iż udało się utworzyć z tej zbieraniny ludzi 6 chorągwi. Manewr ten miał nie tylko na celu wyprowadzenie ludzi niespokojnych, nie potrafiących znaleźć swojego miejsca w społeczeństwie, z dala od Rzeczpospolitej, lecz też uderzając grabieżczymi podjazdami w ludność moskiewską, zmusić ich nowe władze do korzystniejszej ugody z królem. Wojna Rzeczpospolitej z Moskwą zmierzała już bowiem ku końcowi. Pierwszym celem awanturniczej armii był Brańsk. Pomimo wielu wygranych potyczek w polu przez Lisowskiego, miasto było silnie umocnione i nie poddało mu się. Jednak Kniaź Pożarski, który przyszedł twierdzy z posiłkami, nie ryzykował otwartej walki z Lisowczykami. W konsekwencji w sierpniu oddział Aleksandra Józefa przerwał blokowanie miasta. Wtedy to Lisowski podjął decyzję o wymarszu na północny wschód. Sam Aleksander Józef twierdził, że zmierza ku Morzu Lodowatemu. Miał na myśli dzisiejszy Ocean Arktyczny, a konkretnie Morze Białe. Najpierw próbowali zdobyć Archangielsk, lecz ufortyfikowane miasto było poza zasięgiem lekkiej jazdy. Lisowczycy, idąc dalej ku ujściu Dwiny do Morza Białego, spustoszyli monaster Nikołokorelski, a następnie grabili zamożne wsie Nenokseł, Łudeł oraz Uneł.
trwało to do 1619 roku, kiedy to podpisano rozejm w Dywilinie, kończący wojnę Rzeczpospolitej z Moskwą. Lisowczycy mieli przeprowadzić całkiem owocny rajd nad Ocean Arktyczny. Według poety Samuela Twardowskiego, Lisowski miał dotrzeć do miejsca, gdzie czczono Złotą Babę, pogańską boginię, patronkę kobiet w ciąży i porodu. Rzekomo, na odległych krańcach moskiewskiego państwa, pogaństwo nie było niczym niezwykłym. Lisowski miał posąg zniszczyć i ograbić lokalną świątynię. Inne podania twierdzą, że posąg nie został unicestwiony, lecz zakopany i ukryty gdzieś w ziemi. I tam czeka na śmiałków, którzy mieliby go odkryć na nowo.